Myślę, że najwyższy czas poprosić gospodarza tego wieczoru, panie i panowie, minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Marek Sawicki. Szanowna pani marszałek, panie i panowie parlamentarzyści, ekscelencje, drodzy starzy, młodzi, ale wszyscy nowi samorządowcy, bo dopiero po wyborach samorządowych, szanowni państwo, drodzy goście, dzisiejsza gala Poznaj dobrą żywność jest tak naprawdę świętem polskich przetwórców artykułów rolno-spożywczych. To święto obchodzone w tej nazwie Poznaj dobrą żywność od 7 lat jest rzeczywiście, można powiedzieć, w jakimś sensie jubileuszowe. Bo 10, bo przecież zaczynaliśmy od znaku Polska dobra żywność. Niewykluczone, że niebawem do niego wrócimy. To wszystko ma związek z przepisami unijnymi. Ale mówiąc o święcie naszego przetwórstwa rolno-spożywczego, mam na myśli sukcesy, jakie to przetwórstwo w ciągu ostatnich kilku lat odnosi na rynkach europejskich i na rynkach światowych. To przetwórstwo rolno-spożywcze, to rolnictwo polskie jest tą dziedziną polskiej gospodarki, która daje nam ponad 12% całego eksportu i to jest jedyna znacząca dziedzina polskiej gospodarki, w której mamy dodatni bilans handlowy. Za ubiegły rok ponad 2 miliardy euro. W tym roku prawdopodobnie będzie to już około 2,5 miliarda euro. To są konkretne pieniądze, które zostają tu w kraju. To są także potrzebne miejsca pracy. Więc wszystkim wyróżnionym, wszystkim nagrodzonym gratuluję. A o smaku, o jakości polskiej żywności ja mówić nie muszę. Sami państwo ją znacie. Życzę przyjemnej zabawy. Dziękujemy, panie ministrze, ale poproszę, żeby pan z nami pozostał, dobrze? Jak pan minister słusznie wspomniał i mówił o tym też list pana prezydenta Komorowskiego, odbiorcą głównym tego programu są państwo, są Polacy, którzy powinni coraz więcej wiedzieć na temat dobrych polskich produktów. I w te akcje informacyjne, promocyjne tego programu włączają się osoby publiczne, nierzadko. Osoby, dzięki którym miliony Polaków dowiadują się o produktach dobrej jakości, o produktach polskich. Takich, które można na co dzień po prostu kupić w sklepie, a które od produktów nam nieznanych różnią się tylko tym, że mają takie właśnie logo Poznaj dobrą żywność. Proszę państwa, pan minister Sawicki postanowił uhonorować i podziękować publicznie kilkorgu zaledwie osobom z tego grona na co dzień włączającego się w promocję dobrych polskich produktów. I dlatego chciałabym teraz poprosić na scenę osobę uroczą, która na co dzień w programie Pytanie na śniadanie używa produktów polskich, sprawdzonych, z logiem Poznaj dobrą żywność. Panie i panowie, Małgorzata Puzio. Pana ministra poprosimy o wręczenie dyplomu. Jak tylko pan minister dostanie dyplom. Nie wiem, czy zauważyli panowie, państwo tych Mikołajów, którzy tutaj, oni może nie są aż tak lotni jak hostesy, ale prawda, że sympatyczni i oni będą nam dzisiaj pomagać. Mamy i dyplom. Piękny dyplom dla pani Małgorzaty Puzio. Dla pani Małgorzaty Puzio za promocję polskiej żywności w kraju i za granicą oraz udział w działaniach informacyjno-promocyjnych programu Poznaj dobrą żywność. Pani Małgosiu, gratuluję i dziękuję, proszę o jeszcze. Bardzo serdecznie dziękuję. Powiem szczerze, że jest już miejsce w jednym pokoju, gdzie stoi właśnie pianino, gdzie stoi komputer, jest już miejsce na ścianie na ten pierwszy dyplom. Ja też mam nadzieję, że to nie ostatni. Natomiast osobiście chciałabym, panie ministrze, podziękować panu, jak i ministerstwu za w ogóle ten pomysł. Bo ja myślę tak, że osoby, które występują przed kamerą i wszystko jedno, czy one kucharzą, czy aktorzą, czy reżyserują, czy są dziennikarzami, jeżeli to, co robią, robią dobrze, to jak najbardziej powinni dostawać nagrody. To jest dla nich jak powietrze.
Także jeszcze raz jestem bardzo wzruszona. Ja dopiero od 2 lat właśnie promuję produkty Poznaj Dobrą Żywność w moim programie, właściwie w moim małym kąciku kulinarnym, który jest na żywo. Ja tam na żywo gotuję i nie ma zlituj się, bo cała ekipa się później rzuca, to dobrze wie Monika, jak to wygląda. Operatorzy są głodni, bo to jest program poranny, więc musi to być smaczne. Więc te produkty zapewniają jakość i właśnie, że to są bardzo dobre dania. Także robię to z największą przyjemnością. I cóż jeszcze mogę powiedzieć? Chciałam przede wszystkim podziękować takiej załodze G, czyli, bo pan minister to tak nie bardzo ma czas na spotkania, a zawsze prawą ręką pana ministra jest szefowa biura ministra, pani Anita Szczykutowicz, która dzielnie zawsze zdobywała wszystkie produkty, które były mi potrzebne. Dziękujemy pani Anito, proszę nam bardzo się pokazać. Bardzo dziękuję pani Anicie. I wszystkim właśnie paniom, które pracują u boku pani Anity w ministerstwie. I cóż, i na koniec jeszcze dodam, bo nie chcę za długo mówić, że taką mam dewizę życiową. Lepiej wydaj na kucharza niż na lekarza. I zamierzam się jej dalej trzymać, czego i państwu życzę. Pani Małgosiu, jeszcze Fryderyk Chopin w kilku odsłonach. Jeszcze podarek, Małgosiu, przyjmij go. A przed nami kolejna osoba, której chcielibyśmy podziękować i która wiem, że jest na sali, chociaż kryje się gdzieś przed moim wzrokiem. Magda Gessler, proszę państwa. Jeżeli jesteś z nami, Magda, prosimy cię na scenę. Jesteś. Specjalistka od kuchennych rewolucji. Zapraszamy, uważaj, błagam, na schodkach. Pani Magda. Serdecznie witam, dziękuję za udział w naszej promocji i tak jak wcześniej pani Małgosia, również chcę pani wręczyć dyplom uznania i Fryderyka Chopina w kilku odsłonach. Panie ministrze, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo się miło. Ja mam nadzieję, że państwo już się mnie tak strasznie nie boją jak na początku. I mam nadzieję, że mój program i w głowie, i w telewizji przyczyni się do tego, że będziemy szanować i kochać nasze polskie produkty i będziemy umieli się rozglądać wokół siebie, co jest najcenniejsze. Jest to bardzo, bardzo czasami nas blisko i będziemy chwalić i kupować polską żywność i będziemy ambasadorami nas samych. A jak my się będziemy kochali, to nas też będą bardzo lubić i kochać. Zacznijmy od siebie. My jesteśmy Polakami i przede wszystkim wybierajmy polskie produkty. Dziękuję bardzo. Tym bardziej, że są pyszne. Dziękujemy ci, Magdo, za to, że ich na co dzień używasz. I myślę, że to jest dobry wstęp do tego, żeby poprosić jeszcze jedną osobę, którą dzisiaj chcemy nagrodzić. Specjalistę od kuchni, człowieka z wielką siłą przekonywania i podobno niezłego kucharza. To jest jedyny facet, o którym dobrze mówi Kurt Scheller. Złośliwy. I Magda Gessler. I Magda Gessler. Karol Okrasa. Witamy cię, Karolu, i dziękujemy, że jesteś z nami. Dziękujemy za twoją pracę i zaangażowanie. Program Poznaj Dobrą Żywność. Gratulacje od pana ministra się należą i Mikołaja. Dołącz do nagrodzonych. Tak, możesz coś powiedzieć, chociaż nie musisz. Ja chciałbym powitać wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście trema mnie zżera tutaj na scenie. Nie bardzo mogę się zorganizować. Będę przemawiał, cytując słowa pewnego króla, który zwracał się do swojej kolejnej poślubionej nowo żony. Nie zatrzymam cię na długo, więc ja też na długo was nie zatrzymam, moi drodzy, i powiem tylko tyle, czy też nie zajmę wam dużo czasu. Bardzo dziękuję za zaproszenie przede wszystkim do tego programu. To wielki zaszczyt dla mnie. Mam nadzieję, że godnie reprezentuję i Polskę na świecie, ale również bardzo blisko mi brać kucharską. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru. Bardzo godnie reprezentujesz polskie produkty. Karolu, Magdo, Małgorzato, dziękujemy wam, ale prosimy o więcej. Pokażcie jeszcze raz te dyplomy tutaj panom fotoreporterom, bo jakoś czuję, że są nienasyceni dzisiaj i paniom. To jeszcze takie zdjęcie z panem ministrem, krótkie. Mikrofon na twarzy.